Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Karol i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Ghost of Tsushima. To co, może na rozgrzewkę, małe wyzwanie strzeleckie, chociaż mam wrażenie, że na złoto będziemy mogli liczyć dopiero jak rozwiniemy nasz talizman łowiecki, strzelecki na maksimum. Ale tam mamy trudny cel, może od niego zaczniemy. I wtedy te 7 sekund będzie można tutaj sobie gdzieś zmajstrować, bo dość długo zwolnienie czasu będzie nam funkcjonowało. A teraz no cóż, 7 już uciekła, ile będzie? Ale powoli, powoli, no właśnie. Talizman ulepszony, zdobędziemy kolejny punkt i coraz lepiej to będzie wyglądało. On z tego co widziałem dość dużo daje. Tak, bo to tam może nam nawet wydłużyć o kilka sekund ten czas koncentracji. Zostawimy sobie to na przyszłość. Jak będzie rozwinięte na maksa, no to wtedy zakładam, że właśnie będzie można zaszaleć. A teraz szalejemy, lecimy zobaczyć, co to za duch samuraja nawiedził wyspę Iki. Ciekawa sprawa, jedynym samurajem jesteśmy my. No chyba, że mielibyśmy się spotkać z ojcem. Kto wie? To coś takiego tutaj za tym wszystkim się nie kryje. No ale dowiemy się na miejscu. W ogóle ciekawa część wyspy, taka porośnięta, taka ściągnięta z The Last of Us albo Uncharted, bo tam też jak trafimy nieraz na opuszczone ruiny hiszpańskich inkwizycji i innych takich, no to różnie bywa. Pod tym drzewem wydaje mi się, że coś może się kryć. Na przykład jakieś haiko małe albo po prostu sztandar. Wspomnienie od ręki. I biały lejeń. Znam to pole bitwy. Próbowałem o nim zapomnieć. Wszystko dobrze, panie? To nie smakuje jak zwycięstwo. Zabiorę cię do ojca. Pan Adachi. Jakie wspomnienia. Czy to wszystko tak powinno wyglądać, panie Adachi? Zwycięstwa smakują różnie. Ilu wrogów zabiłeś, panie Sakai? Nie pamiętam. Nie ma czego wspominać. Dziesiątki sam widziałem. Następnym razem zostaw nieco chwały dla nas, panie. Nie chodziło o chwałę. To była wiadomość dla całej Miki. Kto pomaga ubieżcom, ginie. To nie byli wojownicy, lecz prości wieśniacy, bez broni. Dość! Chcę pomówić na osobności z moim synem. Panie Adachi, nakarm ludzi i niech się napiją. Podejdź. Dobrze by było dowiedzieć się, co tutaj tak naprawdę robiliśmy. Po co przypłynęliśmy na tę wyspę? Ojcze, co tam dziś zaszło? Ci wieśniacy ukrywali łupieżców. To była rzeź wszystkich mężczyzn. Samurajów poniosło, tak. Lecz głupcy nas zaatakowali. Ten, którego zabiłem. Ten człowiek był przestępcą. Dobrze się spisałeś. Lepiej niż sądziłem. Ojcze... Wypełniliśmy rozkazy naszego dzito. Możesz być dumny. Dziś byłeś wojownikiem. Gdybyś był tu dziś, ojcze, czy potępiłbyś moje działania? Jak widać, warto rozglądać się za tymi wspomnieniami, bo nie ukrywam, że ładnie nam rozszerzają historię. Spędziliśmy tutaj cały wieczór ostatecznie. Nie?
Kurczę, kuszące miejsce, będąc przy wspomnieniach innych takich. Ja wiem, że misja czeka gdzieś tam, ale to i tak jest misja poboczna. Tak więc zobaczmy, cóż tam się świeci w oddali. To znów nietypowe miejsce. Tak, chyba wiemy, gdzie nas ciągniesz. Oj, tylko mam wrażenie, że mamy tam też jakieś problemy. Oszukają nas, nie oszukają tym razem. Oj, tych nie lubię. Ale obeszło się bez oszustwa. O! Nie kończymy zabawy? Gdzie on jest? Tu jest! No. Kitkowe sanktuarium oczyściliśmy. Idealnie. Tylko kitku brakuje. Nie powinno się tu przelewać krwi. Tak tu spokojnie. Za późno. Moja matka tak robiła. Odciągała mnie od nauki i ćwiczeń, obiecując gruszki czy suszone melony. Później okłamywała ojca, mówiąc, że uczyliśmy się całe popołudnie. Mówiła mi, czasem życie jest ważniejsze. No proszę, talizman tropienia uległ poprawie. Pogłasz skitku. I znów dobra opcja na wykorzystanie pada, bo rzeczywiście, jak głaszczemy kitku, to pad mruczy jak kitku, tak? Fajna sprawa. Ale nie będę dłużej. To działał, bo jeszcze się okaże, że mimka będzie zazdrosna czy coś. Idziemy zobaczyć ducha Tsushimy. Gorzej jak to jakaś walka. Moment, duch wyspy Iki. A no tak, zboczyliśmy z drogi, żeby zobaczyć kitku. Zrzucić kilku Mongołów o głowę. Gorzej jak duch, czy to wieje? Nie, bo tam coś po prawej jakby się paliło. Złowroga Una unosi się w powietrzu. Dawno nie wykorzystaliśmy też naszych zdolności do taranowania przeciwnika. Jeszcze zapomnimy, jak to działa, nie mówiąc już o tym, że... O, będę przy taranowaniu. Też całkiem nieźle to rozwinęliśmy swego czasu. Kolejne wspomnienia. Czekaj, tak. Kusisz, ale... Jesteś sam na tym świecie. Jeśli będziesz potrzebował rady, klan Adacich ci pomoże. Klan Adacich nie istnieje. Próbowałam ich ocalić. Masako, proszę się nie obwiniać. Sakai, rozmawiasz tylko z głosami w swojej głowie. Pytanie, czy z tego można wyjść? Znowu koty? No dobra, ale zostawimy je w spokoju. Jesteśmy już tak blisko celu. Czy grzechem by było odpuścić? I nie dowiedzieć się, o co tu chodzi. Sprawdź plotki w obozie. Zwą go duchem Iki. Wolę jego od tuzina samurajów. A jeden samuraj? Duch nam pomoże.
Ponoć zabił 1000 Mongołów z tym starym draniem Shimurą przewieszonym przez ramię. Tak? Te historie nie są do końca prawdą. Oczywiście, że są. Na pewno słyszałeś coś dobrego o duchu. Złamał mongolskiego Hana jak gałązkę. Brzmi znajomo, to on. Jeśli chcesz mu pomóc, duch Iki chętnie przyjmie twoje dary. Zostawiamy ofiary w jego obozie. Na północny wschód od niegdysiejszej wioski Kidafure. Jeśli niesiesz strawę, to sake lubi filtrowaną, a pros obmyte. Z pewnością. Szczególnie, że to my jesteśmy tym duchem, więc kurczę. Ghost of Tsushima, znaczy Ghost of Iki. Wiki. Niech będzie tak. Pogadamy sobie. Oby duch usłyszał nasze modły. Usłyszeć to jedno. Niech na nie odpowie. Ciekawa sprawa. Kto się podszywa pod nas i takie korzyści i się nie dzieli z nami. Te. Ciekawe też, czy zaoferuje. Kto się pode mnie podszywa? Czy zaoferuje coś w zamian, że słuchaj, no okej, możesz ten biznes dalej kręcić, tak kręciłeś, ale procent za ochronę. Co najlepsze, byliśmy tutaj niedaleko. To pewnie obóz ducha. Wciąż ciepłe. Wszystko wypił. A to obóz. Gorzej, że w nocy niewiele widać. O! Był tu. Może coś obserwował. Zaczekam. Może tu wróci. Ktoś tam jest, przy obozie. Bandyci. Pewnie jesteś duchem. Podkradasz sakę? Raczej złodziej niż samuraj. Uważaj na te beczki. A dokąd tu uciekasz? Muszę go złapać. Czas poznać ducha. No pięknie, duch alkoholik. Dobrze się w nas tutaj wdał. Ale jakby nie patrzeć. Mimo, że pod wpływem poradził sobie nieźle z tą ekipą. No dobrze, kolego, widzieliśmy ciebie tutaj. Dobra, duchu. Poszukajmy tropu. Musimy zejść z konia. Serio? Ślady. Niezdarne. Okaże się, że wrócimy do obozowiska, w którym siedzieliśmy cały czas. Mam się! Cofnąć się! Albo odpowiecie przed duchem Iki! Ha! Dość! Szukam ducha. Jak połowa wyspy. Ale my znaleźliśmy go pierwsi. Ten pętak jest nam winny fortunę. A mnie więcej. Masz dzień, chłopcze. Później połamiemy ci palce. Więc ty jesteś bohaterem, o którym wszyscy mówią. O nie. Nie jestem duchem. Tylko dla niego pracuję. Walczyliśmy w obronie wyspy Iki, kiedy zaatakowali nas bandyci Martwego Lisa. Pojmali ducha. Dokąd go zabrano? Do obozu. Na zachód stąd. Mam dzień, żeby ich spłacić. Nie, unikaj kłopotów. A ja go znajdę. Mam kilka pytań do ducha Iki. No proszę, to się robi coraz ciekawsze, czyli duch nie jest duchem. Znaczy inaczej, to może być jeszcze ktoś ważny, ktoś kogo znamy. Znaczy do kryjówki.
Z bandytami nie rozmawiamy, tak? Wiedzą, że tu jesteś. Bawią się z tobą. Znajdą cię. Nie ukryjesz smrodu porażki swego ojca. Tylko słowa. Wyciągać broń! Kogo nam wysuną tym razem? Może lepiej było wykorzystać moc naszego ducha? Na pewno nie chcesz uciekać? I teraz znowu nam zasłonią? Nie tym razem. No dobra, ale pokażmy, że jesteśmy tym duchem. I wejdźmy tam. No. W nogi! Duch się uwolnił! No dobrze. Ty? Panie Sakai! Zabierz mnie stąd! Udajesz, że jesteś duchem. To wyraz hołdu. Hołdu? Mogłem się domyślić, że to ty. Wybacz mi, panie Sakai. Widząc wszędzie Mongołów, nie mogłem już wytrzymać. Usłyszałem o przemytniku z Iki, szykującym się do powrotu na Honsiu. Musiałem wracać. I nie pożegnałeś się. Zawsze masz tyle na głowie. Skoro tak chciałeś uciec, jak skończyłeś w ten sposób? Złapano mnie podczas próby wejścia na statek, gdy rozniosła się wieść, że utknąłem na Iki. Miejscowi postanowili mnie dopaść. Chcieli mnie obrabować. Okradłeś ich pierwszy? Trochę kantowania i cierpka sake jeszcze nigdy nikogo nie zabiły. Jesteś największym wrogiem Iki. Półwyspy chcecie zabić, reszcie jesteś winny pieniądze. Zgadza się? Tak jakby. To nie wyjaśnia tej szopki z duchem. Miejscowi mnie nienawidzą! Ale jako duch inspirowałem innych, okradałem mentów i... Chciałeś dostać się na Honsiu. I wszyscy szczęśliwi! Lepiej pójdę. Sam sprzątaj ten bałagan. Ale duch by tak nie postąpił, prawda? Nie ruszaj się. Chęci! Rozruszaj je. Odprowadzę cię do obozu. I tyle. Trochę się to nie widzieliśmy, kolego. W którą stronę do obozu? O. Jakbyśmy sobie odpuścili walkę, to mogłoby się różnie skończyć. Ale okej, chodź z nami. No można było się tego spodziewać. Co prawda liczyłem może na kogoś innego znajomego, ale Kenji też miał swoją ważną rolę, więc... Nie będziemy narzekać, o ile się nie zablokował na drzewie. Dobra, duchu Iki. Zostajesz sam. Czekaj, czekaj! Nie zostawiaj mnie tu! Każdy na tej wyspie chce mnie dopaść! Co z twoim rekrutem? Spotkałeś Fugu! Nic mu nie jest? Niemal stracił głowę, próbując cię wykupić. To zwykły rybak. Potrzebuje mnie. Pomóż mi go znaleźć, a będziesz miał mnie z głowy. Obiecuję. Oby był blisko. Mamy miejsce spotkań niedaleko stąd. Gdybyśmy się rozdzielili. No to prowadź. Myślałem, że dbasz tylko o Tsushimę. Co sprowadza cię na Iki? Przybyłem tu kiedyś z ojcem. Lata temu. Nie sądziłem, że wrócę. Kiedy usłyszałem, że dzieje się tu coś złego, musiałem się zjawić. Szkoda, że o tym nie wiedziałem. Mówili, że Iki jest bezpieczne. Żadnych Mongołów. A tu proszę. Dobry klimat do prowadzenia interesów, tak? Mówili. Żadnych dziwnych podatków. Ten twój przyjaciel. Jak przekonałeś go, by dołączył do zabawy w ducha? Plemię Orlicy zatopiło moją łódź. Niemal utonąłem, ale Fugu mnie ocalił. Chciałem się go pozbyć, ale się uparł. Nie potrafił ci się oprzeć. Mało kto potrafi, panie. Najlepsza sake na Iki. Znaczy, przynajmniej ta, którą piję. O, jesteś. Fugu! To ja! Wiedziałem, że uciekniesz, panie. Duch może znów walczyć. Skończ już z tym duchem, Fugu. Mów mi, Kenji.
To mój przyjaciel jest duchem. A, rozumiem. Ktoś zwany Żmiją ma wiadomość dla ducha. To do mnie! Masz na pieńku ze Żmiją z Zatoki Hakata? To przemytnik, o którym mówiłem. Jego statek jest gotów do drogi na Honsiu. Próbowałem wejść na pokład, ale mnie złapali. Teraz muszę mu zapłacić krocie, jeśli chcę zachować głowę i opuścić wyspę. Spotkajmy się z nim i wyjaśnijmy to. Chcesz mi pomóc? Duch Iki sam sobie pomoże. Chcę poznać przemytnika, który przez 20 lat uciekał samurajom. To jest dopiero układ. Ale cóż, chęci nie pomoże prowadź. Szybciej, Kazio! Ciekawe tylko, co z twoim koniem? Nie zakończy się to rozlewem krwi. Zostawiłem go u Żmii jako zabezpieczenie. Oby nic mu nie było. Pan Shimura ściga Żmię od wielu lat. Masz szczęście, że za próbę wejścia na pokład nie odciął ci którejś dłoni. Chciał odciąć mi co innego. Przekonałem go, żeby miał dla mnie miejsce na statku. Musiałem tylko zostawić Miko i obiecać, że dostanie 10 razy tyle, co normalnie. Faktycznie dobra cena. Ale... Wiedz tylko, że Żmija nie lubi takich jak my. Takich jak my? No wiesz, twardzieli. Co cię tak bawi? Nic. No, cokolwiek zrobisz, nie przeginaj. Nie musi dojść do masakry. Za późno. Masakra już jest wpisana w to spotkanie, ale kolejne jakieś ważne rzeczy tu się kryją. Panie Żmija. Poczekaj tu, Fugu. Dobrze, znaczy... Panie Kenji. Jak coś? Mamy chyba jakieś pieniądze. To ja, Kenji! Duch Iki! Chcemy pomówić ze Żmiją! Spokojnie, Kenji. I nie gadaj tyle. Kto? Ja? Gdzie zapłata? Pewnie jesteś Żmiją z Zatoki Hakata. Co to za osiłek, Kenji? Przyjaciel! Jin Sakai! Sakai? Miałem kiedyś zatarg z twoim ojcem. Do dziś nie wróciło mi czucie w małym palcu. Nie płakałem po nim. Wrogowie mojego ojca to nie moi wrogowie. Dobrze. Stare urazy nie sprzyjają interesom. Jak ten pętak zwerbował samuraja? Kenji próbował zakraść się na twój statek. Żałuję tego. Cały ja, głupi i niegrzeczny Kenji. Teraz jest ci winny pieniądze. Dużo pieniędzy. Jeśli chcesz negocjować, marnujesz mój czas. Możemy się dogadać. Jeśli się uprzesz, minie cały rok, nim Kenji cię spłaci. To jego problem. I twój. Potrzebujesz pieniędzy dziś, na podróż i żeby przetrwać inwazję. Zmniejsz dług Kendiego, a jakoś się dogadamy. Lub czekaj. I licz na to, że przeżyje i będzie mógł cię spłacić. Hej! Masz mądrego kompana, Kenji. Chyba jakoś się dogadamy, panie Sakai. Ci dranie z plemienia Orlicy ukradli moje mapy. Są tam szlaki przemytnicze od Chin do Zatoki Hakata. Bez nich nie dotrzesz na Honsiu. Zgadza się. Jeśli Mongołowie złamią mój szyfr, poznają każdy słaby punkt floty szoguna. Nie brzmi to dobrze. Odzyskamy te mapy, jeśli zabierzesz Kendiego na Honsiu. No to umowa stoi. Pilnuj Kendiego. Kłopoty lepią się do niego jak gówno do ryżu. Kenji, no ja wiem, jest wielu fanów deszczu, ale ostatnio pogoda nam nie dopisuje, więc chociaż trochę słońca w grze, to nie będzie chyba złe. Okej, okay. Tak na pół słonecznie. No Kenji, to żeś nam robotę znalazł. Żmija nam ufa. Musimy zrobić swoje. O ile rzeczywiście nam ufa. Ale liczymy, że tak to będzie.
Rozumiem, że mogliśmy też... to wszystko tu się działo. Chyba też naciągnąłem, kiedy związali mnie bandyci. Może odpocznę, a Fugu pomoże ci okraść Mongołów. To zwykły rybak, Kenji. Ocalił ci życie. Wiem. Jeśli chcesz działać jak duch, nie wykorzystuj ludzi. Zacznij myśleć, jak im pomóc. To teraz już wiem. Zginiesz tutaj, samuraju. Tak jak twój ojciec. Nazwisko Sakai zostanie wymazane. Twoje życie było niczym. Przestań. Teraz już wiemy, co się kryło tam niedaleko w poprzednim odcinku. Wtedy ze Żmiją. Nie wiedziałem, że masz takie gadane. Całe życie pomagałem panu Shimurze rozstrzygać spory między samurajskimi rodami. Ale nudy. Czasami jednak słowa zdolnego mówcy działają lepiej niż najostrzejszy miecz. No i właśnie, do czego tutaj zmierzałem? Jakbyśmy zabili Żmiję, no to nasz kolega raczej by nie wrócił już na Honsiu. Więc bądźmy dobrej myśli, że to jest dobry kierunek działań, nie możemy więcej zaufać. Więcej strażników niż myślałem. Może zostanę na straży. Jeśli coś się stanie, dam znak. Gwizd ptaka i nie, krzyk małpy. Cii. Brzmi dobrze. Jakieś prowo? Czy możemy się dogadać? Bo jakoś wyjątkowo mało oznaczonych na czerwono. Okej. Okay. Raczej nie możemy się dogadać. Kuszą. A z drugiej strony dają do myślenia, czy... O, tam mają te chorągiewki. Dobra. Prowokacja. To się zdenerwowali. Który jeszcze? Poćwiczymy te parowanie, chociaż po poprzednim odcinku już wiem, gdzie jest problem. Nie ma w tym parowaniu tej opcji, jaką sobie wcześniej wykorzystywałem, czyli takie działanie na zasadzie muszę łuczników zlikwidować w pierwszej kolejności. Czyli... Oho. Nie mogę klikać sobie cały czas parowania, a jedynie... O, musi być jeden, jedyny, od razu trafiony klik. No ale tu tych granatów rozrzucili. Jak my mamy z nimi walczyć, jak to tak licznie nas tu otacza? Chodź, chodź. O właśnie, to nie da się z nimi normalnie walczyć w takim układzie. Strzały nam się skończyły, jak do tego doszło. Oj, dożo... Musimy tego dożo też, ale nam uciekł. Zaraz przećwiczymy parówki, ale dożo usuńmy z naszej ścieżki. Wykorzystajmy też może moc ducha. Kto tu taki rozśpiewany? Ty po lewej? I teraz możemy poćwiczyć. No, dajesz. Chociaż... Kurczę, przyznam, że tych nie kojarzę tak bardzo. Aj, i po co wy tu to kunaje jakieś? Bo niepotrzebne, ale unik ładnie zrobiony, chociaż tyle dobrze. No musimy tego tutaj rozrzutnika usunąć. Ja się nam zablokował. Wow! Dobra, i teraz możemy poćwiczyć. To dajcie nam kogoś z mieczem najlepiej. Ej! Poćwiczyć przeszliśmy. Są i mapy Żmi. Czas ruszać. Poszło trochę inaczej niż myślałem. Coś tu jeszcze mieli nasze. No właśnie, to należy do nas. I to jest największy problem tego parowania, że... A ile uniki możemy sobie klikać, tak? Spamować, dlatego robi się dużo łatwiej. Tak parowanie, no musimy kliknąć idealnie raz. Jak klikniemy za szybko, to nie ma, że drugi raz sobie klikniemy później i sparujemy, bo to już niestety jest nieudane. Jak klikniemy za późno, no to wiadomo, jak to działa. No to sorry, ale oberwie nam się. Więc wymaga to
przyzwyczajenia. Dajcie nam to, co tutaj leży. Len. Na tapczanie leży len. Idziemy. Uratowaliśmy skórę. Chędziemu. Nie wiadomo czemu, po co. Chociaż no i on... Tak, wspomnieliśmy. Wpisał się wcześniej. Nasze tutaj... przygody. Dość istotnym przyjacielem się okazał. I jak? Teraz rozumiem. Chodźmy. Odbiję. I znów się zepsuła pogoda. Jak tu prowadzić dyskusję? Tak ładne miejsce macie, ale... ciężko wygrać z deszczem. W samą porę! Chcesz się bić? Dobra robota. Wszystko jest. Dajcie mi kilka minut na sprawdzenie map. I wyruszamy. A co z ludźmi, których posłaliśmy przodem? Są na pokładzie, ale mamy już limit. Musieliśmy wyrzucić zbędny ładunek. Mamy wolne tylko jedno miejsce. Gotów do drogi, Kenji? Kiedy ruszamy? Niebawem. Nie czekamy na nikogo. Interesy z tobą to przyjemność. Panie Sakai. Wzajemnie. Na pewno nie chcesz iść. Ukryjemy cię w beczce po sakę. Będzie ciasno, ale odrobina oleju i twoje wąskie biodra. Dzięki. Jeszcze tu nie skończyłem. Cóż, to chyba pożegnanie. Schudź dla mnie najlepszą sakę. Po wszystkim musimy to uczcić. Byłoby miło. Fugu! Zapomniałeś o czymś, panie? Tak, o zdrowym rozsądku. Zajmij moje miejsce. Zasłużyłeś. Ale panie... Ruszaj, nim zmienię zdanie. Nie sądziłem, że cię na to stać. Poradzę sobie, ale Fugu miał marne szanse. Tak będzie lepiej. Poza tym, chyba nie sądziłeś, że tak łatwo się mnie pozbędziesz. A już się cieszyłem. Napijmy się za to. Za ducha Iki. Byśmy o nim zapomnieli. No proszę, a jednak, czyli jest szansa, że jeszcze gdzieś sobie skoczymy. Razem z Kenji, coś tu zdziałamy. No, punkty techniki już się no, chyba do niczego nie przydadzą, ale legenda rośnie i to jest ważne. Talizman doskonałego lądowania. Zyskaj punkt hartu ducha po skutecznym wykonaniu bezpiecznego lądowania. O! Łatwa opcja. Wiedziałeś, czego się spodziewać. Tylko największy problem, że nie mamy za bardzo miejsca na te talizmany. Mogli dorzucić chociaż jeden albo dwa sloty. To już by było inaczej, a tak? Te zapasy, będziecie to jedli jeszcze? Chyba nie. No nic, nikt więcej niczego przed nami nie ukrywa. Ło. Więc... Dość mam twojego jęczenia. No. Chcesz się obronić, to ćwicz. Najlepsze. Więc w następnym odcinku lecimy z misjami głównymi. Wybierzemy się w końcu do Gina z Yarikawy. Pogadamy, zobaczymy, gdzie nas to zawiedzie i z nadzieją, że trafimy na jeszcze jakieś misje poboczne, chociaż mam wrażenie, że powoli zbliżamy się już do końca tych takich zadań typowych. Zostaje jeszcze parę znaków zapytania do odkrycia, ale no, dodatek zbliża się, czy chyli się ku końcowi. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, hej.